Siema, siema, Tajtory, widzowie, na wstępie tego odcinka daję wam trudne zadanie. Została mi końcówka wody. Jeśli zdążycie zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem, zanim ją całą wypiję, to jesteście totalnymi kozakami. Uwaga, przygotujcie się, start! No jak widzicie, woda wypita, napiszcie mi w komentarzu, czy wam się udało. Z góry dziękuję każdemu, kto zostawił łapeczkę w górę. A ja witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z pogromców mitów w Stumble Guysie. Dzisiaj mamy 13 mega mocnych, mega grubych mitów, które sobie przetestujemy. Będzie dużo otwierania, dużo tajemnic, dużo sekretów Stumble Guysa, więc oglądajcie od początku do końca, żeby nic nie przegapić. I możemy się umówić teraz tak, że wy szybciutko zostawiacie suba na moim kanale z dzwoneczkiem, a ja w zamian za to otwieram sobie zamrożone specjalne koło, więc kto może to subskrybuje, jeśli tego nie zrobiliście, to z góry dziękuję, jak mnie zasubskrybujecie. No i co, czy coś tutaj będziemy mieli? Ja generalnie mam już dawno Walkirię, trafiłem ją za pierwszym razem, gdy wbiła do Stumbla, ale może teraz coś nowego dostanę? O, legenda? No i nie, niestety. Mamy to jakiegoś pana dziadka. Pamiętajcie o tym, żeby koniecznie pisać mity w komentarzu do kolejnego odcinka, no bo jak nie będziecie pisać nowych mitów, to nie będę miał to sprawdzać w kolejnych odcinkach z Pogromców Mitów, więc napiszcie i te najciekawsze wezmę i sprawdzę w następnym filmie. Mit numer 1. Nowy skin Scarletu ma większe oczy niż inne skiny. I teraz pytanie, o którego skinka chodzi? Chyba o tego Retro Guy'a, rzeczywiście. Zwróćcie uwagę, że Retro Guy ma naprawdę wielkie te oczy. Zobaczcie, jak one są duże. W porównaniu na przykład do takiego ziomeczka, takiego, czy chociażby takiego dinozaura, no nie widzę, żeby ktoś tutaj w ogóle miał większe od niego. Okej, szkielety też mają duże i teraz poczekajcie. Czy szkielet ma większe, czy jednak ten... Nie, no Retro Guy ma takie jakby dłuższe. Może są trochę węższe, ale są dłuższe. Dlatego no myślę, że mogę potwierdzić tego mita, bo są to jedne z większych oczy na pewno w Stumble Guysie. Mit numer 2 jest bardzo ciekawy. Jeśli zagrasz skinem Valkyria, dasz jej zielony kolor skóry, zmienisz region na Azję i przegrasz ćwierćfinał, no to z pierwszego epickiego kręcenia wyleci ci legenda, ale to działa tylko raz. Jestem mega ciekawy, czy to będzie działało. No więc dobra, od razu użyjmy tą Valkyrię, to jest ten skin, o którego chodziło i musimy dać mu zielony kolor. Tak się teraz prezentuje. Kolejna rzecz, którą musimy zrobić, to wejść w ustawienia, no i wybrać sobie region serwera na Azję. I teraz mam zagrać giereczkę, przegrać ją, no i gdy przegram, otworzyć epickiego spina i ponoć na pewno będzie w nim legenda. Sprawdzamy. No dobra, zaraz powinni tutaj przejść do mety i powinienem odpaść, więc tak, udało się. Teraz przechodzimy do spina i go otworzymy. A więc wbijam szybciutko w sklep, bierzemy sobie tutaj epic spina, proszę bardzo. I czy rzeczywiście to będzie działało, czy tutaj będzie legenda? Już sobie to sprawdzamy, mordeczki. Uwaga, jestem giga ciekawy, czekajcie. Czy ten mit się potwierdzi, czy nie? No... Nie, chyba nie. Było blisko do tego bananka, ale się nie udało, dlatego mit obalony i no coś takiego rzeczywiście nie działa. Mit numer 3. Gdy obracasz w lobby zielonego szkieleta, zawsze będzie to wyglądało tak, jakby patrzył się w twoją stronę. No dobra, widzowie, więc czekajcie. Weźmy sobie tego zielonego szkieleta, on jest chyba epikiem, czekajcie, on jest epikiem, więc będzie tutaj gdzieś. Mamy go. I teraz jak będę go obracał, mimo że będę go dawał gdzieś na bok, w prawo, w lewo, do tyłu, to on tak jakby ciągle się będzie patrzył na mnie. Zwróćmy uwagę, widzowie. Ej, co jest, zobaczcie na te jego, widzowie, ślepia, te żółte. Obracam go cały czas, a one tak jakby ciągle też się obracały i patrzyły się w moją stronę na środek. Albo mi się tak przynajmniej zdaje. Napiszcie w komentarzu, czy się ze mną zgadzacie, ale według mnie jest to mit potwierdzony. Co jest? To jest trochę przerażające, jak on się tak na mnie patrzy. Czwarty mit! Tori, ten mit z krokami na Hot Wheel Hustle jest potwierdzony, tylko musisz wziąć kroki 2023 lub Stumble Passu i wtedy będą z autem. Okej, mordeczki, chodzi o to, że ja w poprzednim odcinku z Pogromców Mitów testowałem takiego mita, gdzie na nowej mapce Hot Wheelsowej, czyli tej z autkami, ponoć jak jedziemy w autku, to widać kroki, a wtedy nie było widać, ale ponoć jak wezmę te specjalne kroki 2023, to wtedy już będzie widać. Dlatego, mordeczki, bierzemy sobie Hot Wheelsową mapkę i sprawdzamy to z tymi krokami. No dobra, widzowie, więc gierka startuje. No i zobaczcie, na początek jak biegam, to oczywiście będzie widać te kroki. Normalnie 2023 się pokazuje. Ale ja teraz podejdę już pod autka, zaraz do nich wsiądę i zobaczymy, czy jak będę jechał autkami, to będzie widać te kroki. A więc proszę państwa, chwila prawdy, ruszamy do autka. Nie widzę na razie totalnie tych kroków, nie wiem, o co chodzi. Dobra, ja się jeszcze przejadę i jak będzie jakiś moment, w którym będę je widział, to się będziemy widzieć. Ale no teraz totalnie jadę, dalej jadę tymi krokami, które chcieliście, no i dalej ich nie widzę, więc no ja nie wiem, widzowie. No dobra, jestem już praktycznie na mecie i ani przez chwilę nie było widać tych kroków. Dlatego moim zdaniem to jest mit obalony, nie wiem, co wy mi pisaliście, bo dużo osób mi pisało, że to jest jednak mit potwierdzony, że z tymi krokami to działa, ale no nie, normalnie zagrałem i nie było ani przez chwilę.
Mit numer 5. Jeśli wejdziesz w epickiego skina i obok będzie pokazana jakaś legenda, no to go otwórz i na 50% zdobędziesz legendę. Dobra mordeczki, robimy to. Wchodzimy w sklep i teraz musimy wejść w epickiego skina i jak tutaj będzie legenda na tym obrazku jakaś, to od razu w niego klikam i otwieram. Albo czekajcie, wezmę sobie tutaj, o i tutaj będziemy czekać. Jak tutaj się pojawi jakaś legenda, to wtedy sobie otworzymy. No w sumie ta panda jest legendą, więc otwieramy i teraz ponoć powinienem dostać jakąś inną legendę. Na pewno tamta panda była legendą i zobaczymy, czy to działa, mordeczki. Uwaga, proszę bardzo. Ej, nie mówcie, że to działa. To działa, widzowie, co jest? Możliwe, że to był akurat przypadek, ale rzeczywiście trafiłem legendę wtedy, gdy na rysunku tutaj, jak wejdziemy, była legenda. A teraz otwieram z epikiem. Jak widzicie, otworzyłem z tym skunksem. On jest epikiem i pewnie teraz dostanę epika. Zobaczmy, co jest grane. Nie mówcie, że to działa. No nie mówcie, że zaś legenda będzie. Dobra, nie, rzeczywiście jest epik, dlatego wszystko działa. Była legenda na obrazku, trafiłem legendę. Był epik, trafiłem epika. Mit numer 6. Na mapie Lava Rush można wejść za metę. Więc dobra, mi się gierka już na tej mapce po prostu odpala. No i jak tam będę przy mecie, to zobaczymy, czy da się gdzieś wejść za nią. Jak coś, to jest ta mapka, na pewno dobrze ją kojarzycie. No więc dobra, mordeczki, ja już tu jestem prawie na mecie. Muszę tylko jeszcze wykonać z 2 skoki. No i to jest problem, bo pewnie odpadnę, kurde, zaraz jak tutaj nie skoczę. Dawaj, bo mi czas minie. Szybko, okej, udało się. I teraz widzowie, czy da się tutaj gdzieś obejść bokiem? Czekajcie, nie wchodzimy sobie metą, tylko tutaj. O, proszę bardzo, da się za metę wejść normalnie, widzieliście? Dlatego jest to mit potwierdzony, nigdy w sumie tego nie próbowałem, a no rzeczywiście da się to zrobić. Mit numer 7 jest mega mocny. Gdy napiszesz w niku kolor yellow i dalej jakiś nick, to będzie żółty. Można to robić też z innymi kolorami, polecam. No i dobra, mordeczki, zmienię swój nick i ustawię właśnie żółty kolor, taki ananaskowy. Zobaczymy, czy to działa, jestem mega ciekawy. Ale zanim do tego przejdę, chcę was, mordeczki, zaprosić na stronkę plebisty Diablo, gdzie możecie na mnie zagłosować. Pokażmy wszystkim, że widzowie Toriego są najlepsi i wygrajmy z innymi youtuberami. W pierwszej linijce opisu daję wam link, gdzie możecie właśnie na mnie zagłosować. Wybieracie mnie spośród tych wszystkich youtuberów, klikacie we mnie. Gdy to zrobicie, to możecie wygrać taki piękny fotelik, jaki mam ja. Oprócz tego bardzo mi pomożecie, no bo ja będę mógł wygrać w plebiscycie na najlepszego youtubera. Więc głosujecie na Toriego, zjeżdżacie niżej, wybieracie najładniejszy fotel z tych, który wam się podoba. Później wybieracie jakiegoś TikTokera, tam byle kogo klikacie. Później wybieracie gadżet roku, na przykład plecak, no i na dole będziecie musieli podać swojego maila i napisać, dlaczego wybraliście akurat ten fotel, który tutaj macie wyżej wybrany. No i akceptujecie jedną rzecz, wysyłacie głosu i to wszystko. Zajmie wam to max 2 minutki, a możecie nie dość, że wygrać fotelik, to jeszcze bardzo mi pomóc, więc z góry dziękuję, jak to zrobicie. Przynajmniej po odcinku możecie wbić to zrobić. W pierwszej linijce opisu daję wam link. No więc dobra, mordeczki, robię to. Nick UwTori miałem już długo, trochę mi się znudził, więc możemy dać coś innego. Jak to się robi? Trzeba kliknąć coś takiego na początek, dobrze mówię? Chyba tak, więc dobra, klikamy to. Następnie kolor równa się yellow, tak? Coś takiego. Jezu, jak to będzie zły nick, to się wkurzę. Mam nadzieję, że to zadziała i nie będę musiał później jeszcze raz zmieniać tego nicku. Dobra, mamy kolor yellow i teraz po prostu muszę podać mój nick. Na przykład ity2.tori. Ja bym chciał taki nick. Zobaczymy, czy będę mógł. Widzowie, tak, na żółto jest. Dobra, wywalam 100 gemów, trudno. Zbyt długa nazwa, nie. To może poczekajcie, usunę to i ty, usunę kropkę i zobaczymy, czy teraz to będzie działało. Mamy samo Tori, uwaga, proszę państwa, dalej jest za długie, no halo. Więc generalnie mit jest potwierdzony, bo da się zmienić na żółty nick, ale no ten żółty nick musiał być bardzo krótki. Dlatego czekajcie, wpiszę sobie red i zobaczymy, czy będę mógł mieć czerwoną nazwę Tori. No to ostatnia próba, teraz albo nigdy, nigdy. Napiszcie mi w komentarzu, widzowie, jak wy to robicie, że takie dłuższe niki i normalnie macie je kolorowe. Ósmy mit, jeśli wybierzesz skina Mrs. Miał i odwrócisz na plecy, to zauważysz kwiatek w jego uchu. Dobra, Mrs. Miał to jest chyba epicki skinek, muszę go znaleźć, dajcie mi chwilkę. Ja go generalnie nie mam odblokowanego, więc troszkę szkoda. Ale wchodzimy sobie i tak, w jej uchu z tyłu, widzicie, jest kwiatek normalnie, taki fioletowy. Ej, nie wiedziałem o tym, nie zwróciłem na to nigdy wcześniej uwagi, więc dzięki wielkie za taką ciekawostkę. No i lecimy sobie do kolejnego. Dziewiąty mit, to znowu ja, ale tym razem mam potwierdzony mit. Jak wykupisz kolejny Stumble Pass, który będzie, to dostaniesz dodatkowo w sklepie ofertę z emotkami i skinami za jednego gema. Brzmi bardzo ciekawie, tylko że no ja nie mam tego ani jak potwierdzić, ani jak obalić. No bo jeszcze ten nowy karnet nie wyszedł. On wychodzi, jak to nagrywam, za 6 dni i 22 godziny, więc jeszcze troszkę czasu do niego zostało. Dlatego no nie wiem, widzowie, napiszcie, co wy sądzicie. Według mnie to jest obalony mit, ale no nie mogę tego ocenić, bo jeszcze nie wyszedł. Więc jak wyjdzie sobie nowy karnet, to ja go kupię i sprawdzimy, czy to rzeczywiście działa i czy wtedy w sklepie otrzymam specjalną ofertę z skinami i emotkami za jednego gema. Dziesiąty mit, jak klikniesz, żeby otworzyć spina, to jak się przyjrzysz, to będzie tam pisało otworzenie grupy. Spoko, no to zobaczymy, ponoć jak teraz właśnie kliknę, żeby go otworzyć, to zamiast jakiegoś napisu otwieranie czy coś, to w milisekundę będzie pisało otworzenie grupy. Uwaga, klikamy,
wpisało waiting. Nie widziałem tutaj nic z tworzeniem grupy. Może po prostu to za szybko było i nie zdążyłem zobaczyć. Ale ja muszę obalić tego mita. Może się mylę, nie wiem. Dajcie mi znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Następny mit: jeśli na grze niestandardowej klikniesz zagraj, a następnie klikniesz spację, to automatycznie odpali ci się gra, weź to sprawdź. No dobra, więc klikamy sobie stwórz najpierw. No i teraz, gdy nam się stworzy, to będę musiał kliknąć graj, widzicie, zagraj, jest taki napis. I ponoć jak go kliknę i od razu kliknę spację, to nie będzie tego wczytywania całego i tak dalej, tylko od razu odpali mi się gierka. Klikam zagraj, klikam spację i... Nie działa. Normalnie kliknąłem spację nawet kilka razy i nie zadziałało. Normalnie jest to wczytywanie, jak widzicie, oczekiwanie na graczy. Dlatego widzowie muszę obalić tego mita. No szkoda, bo na pewno byłoby to fajne, gdyby się szybciej wczytywało. 12 mit. Skin Green Alien ma tylko 3 palce. No i rzeczywiście, jak widzicie, giga śmiesznie to wygląda. Patrzcie na te jego palce. Nie zwracałem nikt na to wcześniej uwagi, a naprawdę są mocne. Na przykład takie elfy mają no zupełnie inaczej te palce, inaczej to wygląda. No a tutaj, jak widzicie, typowo 3 takie palce. Mit potwierdza. Lecimy sobie do następnego. 13 mit. Jak wyślesz mi 15 zł, to będę szczęśliwy. Chcę zrobić opening jak ty kołem egipskim. No kołem egipskim, Mordko, już nie zrobisz, bo go nie ma, ale będziesz mógł sobie zrobić opening jakimś innym kołem. I specjalnie tego mita zostawiłem na koniec tego odcinka. Jeśli ty go teraz oglądasz, czyli oglądasz ten odcinek do końca, to wynagrodzę cię za to, mordeczko, i dam ci to 15 zł. Zobaczymy, no to musiałbyś być moim takim stałym widzem, że oglądasz filmy od początku do końca. Więc jeśli to widzisz, napisz do mnie na mojego Instagrama Toriyty, tam będziesz mi musiał potwierdzić, że to jest twoje konto. No i wtedy prześleć to 15 zł, żebyś sobie zrobił opening. Dlatego wam też, widzowie, polecam oglądać moje odcinki do końca i subskrybować mój kanał z dzwoneczkiem. A ja dziękuję, że tutaj dotrwaliście. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia wszystkim. Hejo!